Perfect. Drodzy, każdy, kto uczy się języka obcego, doświadcza tego, że nie jest to tylko i wyłącznie nauka znaczenia słów w obcym języku, ale że nauka języka obcego daje nam umiejętność spoglądania na rzeczywistość z innej perspektywy, bo przecież inny język to czasami inny opis rzeczywistości i inne na nią spoglądanie. Nawet najlepsza znajomość języka obcego nie sprawia, że bez problemu jesteśmy w stanie jedną rzeczywistość przełożyć na drugą i powie to każdy tłumacz. Są takie słowa, takie zwroty, taka rzeczywistość, którą trudno jest oddać w innym języku i trzeba ją opisywać, ale wcale nie musimy mówić tutaj tylko i wyłącznie o języku obcym. Wystarczy, że człowiek zakocha się i wtedy okazuje się, że trudno jest słowami oddać pełnię rzeczywistości, w jakiej znajdujemy się, bo czasami uśmiech, dotyk dłoni, spojrzenie jest w stanie wyrazić więcej i myślę, że takie chwile uczą nas tego, że słowami nie jesteśmy w stanie oddać wszystkiego. Myśl ta towarzyszy mi, ilekroć zbliżamy się do święta Trójcy Świętej. Święta, które nie ma swojego odniesienia w konkretnym wydarzeniu biblijnym, tak jak ma to miejsce w Bożym Narodzeniu, czy w Wielkim Piątku, Wielkanocy, ale jest wyrazem naszej próby poznania Boga. Dlatego święto za każdym razem zachęca mnie z jednej strony do tego, by poznawać Boga, ale z drugiej strony jest to święto, które powinno nas uczyć pokory. No bo jak mówić o Bogu, którego imienia tak naprawdę nawet nie znamy? Czy powiedzenie Jahwe, Jehowa, to są słowa właściwe? Może Żydzi mają rację mówiąc Adonai, ilekroć w Starym Testamencie znajduje się tetragram? Jak mówić o Bogu, który tak bardzo umiłował ten świat, umiłował nas, że dał swojego Syna, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny? A z drugiej strony o Bogu, o którym Jezus mówi, ja i Ojciec jedno jesteśmy. Czy mówiąc Duch Święty, wiemy tak naprawdę, o jakiej rzeczywistości mówimy, kiedy Jezus mówi, wiatr wieje dokąd chce? Słowo ruach to wiatr i duch. Czy mówiąc duch w rodzaju męskim, tak naprawdę mówimy właściwie, kiedy w języku greckim jest w rodzaju żeńskim? A może w ogóle jedno i drugie nie ma najmniejszego znaczenia? Dlatego jest to święto, które zaprasza nas do poznawania Boga. Chciejmy więcej. Tak jak Mojżesz, który powiedział do Boga, Panie, spraw, by cała Twoja chwała i dostojeństwo przeszły przede mną. A z drugiej strony sam otrzymał od Boga ostrzeżenie, jakie są granice Jego poznania. Dlatego jest to święto, które uczy też pokory. Pokory w tym, ile wiemy, ile możemy poznać. Pokory w tym, by widzieć w Bogu miłość, ale też z miłością odnosić się do drugiego człowieka. Może dlatego też słowa, które są wyznaczone na najbliższą niedzielę, to właśnie słowa, które mówią z jednej strony o pokorze, o gotowości do przyjęcia pouczenia, ale z drugiej też strony słowa, które zachęcają do jedności w miłości. Paweł pisze je do Koryntian, do zboru, z którym przyszło mu całkiem sporo przeżyć i przejść przez wiele problemów, po to, by jako zjednoczona wspólnota mogli spotykać się i wielbić Boga. Dlatego, kiedy w najbliższą niedzielę będziemy wielbić Boga w Trójcy Jedynego, miejmy, drodzy, też gdzieś z tyłu głowy świadomość tego, że kiedy mówimy Trójca, mówimy o niewypowiedzianym, o tym, którego w pełni poznać nie możemy, bo gdybyśmy Boga mogli poznać, to byłby mniejszy niż nasze poznanie. Poznawajmy Boga. Słowo Boże do tego nas zachęca, ale w pokorze. Uwielbiajmy Go, bo to my jesteśmy częścią Jego miłości.